rynek wszyscy byli, reszta? No to gotowe. Ale aż tyle to byliśmy. Raz, dwa, trzy, troszkę plecy, O właśnie, Działamy? Tak, mamy to? Tak. Idziemy. Mateusz Rembecki, Popen 32, zajęty liczeniem. Rekordowa liczba reporterów ze sobą porozmawia. 48, 49, 50 sekund. Ile to trwało? Nie mam pojęcia, to ty mi powiesz. Ja tam byłem w środku. No. Ja nawet jeszcze tego do końca naprawdę nie zobaczyłem, także ciężko mi powiedzieć. Tak byłeś w środku, to w takim razie powiedz, czy faktycznie by takie marzenie trafił i troszeczkę naruszył nawet. No pewnie, że tak, bo troszkę to tam zatańczyłem. Musiałbym to wszystko jakby obejrzeć z boku, ale to... W Ekspresie będzie. Co? W Teleekspresie będzie. No i obejrzę pewnie. Nie no, kurczę, był taki moment niepewności, musiałem ten błędnik troszkę tam naprostować, żeby mógł w ogóle przeciwnika zobaczyć, także było dosyć tam ciepło w pewnym momencie, ale to też tak naprawdę postawiło mnie w pewnym momencie na nogi i wtedy troszkę ten cały stres tak trochę upadł i mogłem się otworzyć na tą całą walkę i pójść prawdziwą wymianę, aczkolwiek nie powinienem czegoś takiego zrobić, bardziej taktyka powinna być taka zachowawcza, ale tutaj poszedłem na żywioł. Niestety wyszło bardzo dobrze, aczkolwiek no, na takim poziomie nie powinienem ryzykować, także tutaj jest, można powiedzieć, duży błąd. Natomiast mówisz, że ruszyłeś, mówisz, że byłeś lekko naruszony, to ty pierwszy naruszyłeś jego, lewym. I kopnięciem chyba nawet na wątrobę. No on też lekko tak, może nie zatańczył, ale widać, że poczuł ten lewy cios. No te wszystkie ciosy, które zadawała na początku, one rozbijały przeciwnika. Ja wiedziałem, że one na początku nic nie dają, ale wiadomo, że w drugiej, trzeciej rundzie to procentuje. Ja tam wsadziłem chyba prawe kolano, dwa razy chyba midla wsadziłem. No i oczywiście tam troszkę tymi rękoma wcelowałem się w jego głowę, także też nie oglądałem, musiałbym zobaczyć tą walkę z boku i wtedy bym mógł bardziej powiedzieć, jak tak naprawdę się potoczyła ta walka. Dla mnie te 50 sekund, co powiedziałeś, to tak jakbym walczył 2-3 minuty, także dużo stresu i niepewności. W walce twoich poprzedników była zapowiadana ta słynna czysta buła. Nie udało się, więc wziąłeś to na klatę, no i ty zaserwowałeś idealnie w punkt mierzony cios. Chyba coś się pomyliło tobie, bo czysta buła to była dla kogo? No właśnie dla... Już od Marcina Łazarza. Tak, właśnie, no to widzę, że no właśnie tutaj... mówię, że w walce twoich poprzedników, bo to była walka co-main event. To przepraszam bardzo, nie usłyszałem. Tak, no to u mnie akurat udało się trafić. Takie oczyszczowe. Tak. Jeżeli nikarze są rozbici, to zawodnicy. Gusi, wiesz, do tego. No, proszę mi wybaczyć. Przez kalafiory. Możliwe, tak. Więc powiedz jeszcze, no, kontrowersji oczywiście nie ma, no wstał gdzieś tam protestował, no, ale ty powiedz, jak widziałeś, jak on upadał, to czy faktycznie te oczy już były wywrócone na drugą stronę? No, czułem, że on poczuł ten cios i no od razu zaatakowałem, też za bardzo nie myślałem nad tym, co mam zrobić, tylko tutaj już zadziałał instynkt, tak? Czyli leci przeciwnik, o, dobra, to mam go i chciałem go dobijać, na szczęście czy sędzia przerwał tą walkę, no i potoczyło się na korzyść. Co dalej, Mateusz? Dzwoniłeś już UFC? Słuchaj, ja nie miałem jeszcze okazji, wiesz co, normalnie ze znajomymi porozmawiać, także... No właśnie, że teraz jest taka szansa, możliwe, że tam coś dzwoni, a wy mi przeszkadzacie w tym momencie. No, także nie, jeszcze się UFC nie odzywało, tak naprawdę tutaj siedzę ciągle z kimś, komuś daję wywiad albo robię z kimś zdjęcia. Chyba zawsze ci za skórę troszeczkę rywal, bo gdzieś tam po walce było widać, że niezadowolony był. Ty pokazywałeś, że no nie było warto lekceważyć. Właśnie tak i udowodniłem to w klatce, także to taka przestroga dla moich przyszłych przeciwników, żeby mnie nie lekceważyli. Czy to nie jest przypadkiem najszybsze twoje zwycięstwo w karierze? Nie mam pojęcia, nie wiem, musimy prześledzić to.
No, prawdopodobnie tak, aczkolwiek to trzeba było zobaczyć tam w topologii, jakie tam był rekord, w sensie jakie tam były wyniki czasowe. Na pewno sprawdzimy, w takim razie powiedz, jak, na kiedy ty byłbyś gotowy, żeby skoczyć, zdążyć kolejne starcie? Tego to nie wiem, no dajcie mi trochę czasu, żebym mógł odpocząć, dojść do siebie, najeść się i wtedy będę tak naprawdę myślał, no niestety... Niestety moje walki odbywają się mniej więcej co pół roku. Chciałbym tą częstotliwość troszkę zwiększyć, żeby jednak trzy razy w ciągu roku mi się udało. Ale no wiadomo, teraz akurat była taka sytuacja z tą pandemią, sytuacją, która też troszkę pokrzyżowała mi plany. Bardzo się cieszę, że miałem możliwość pobicia się tak naprawdę. Także. To nie ma co zbiegać w przyszłość. Tutaj dużo takich jest spekulacji, które na razie są zbędne. Trzeba przejść do działania i wtedy będę cokolwiek mógł mówić. Jesteś zawodnikiem FEN na ten moment, na razie nie ma co wybiegać w przyszłość, trzeba poczekać, co ona przyniesie, więc pytanie brzmi, czy nazwisko takie jak Łukasz Harzewski jest dla ciebie interesujące, no bo wiadomo, że był kontuzjowany, teraz nie mógł tego pojedynku wziąć, czy więc w przyszłości w kolejnej obronie pasa jest to nazwisko, które mogłoby stanąć do ciebie z tobą w szranki? Nie chciałbym ujmować zawodnikowi, aczkolwiek no uważam, że na tą chwilę to... Musiałby się wstrzymać. No, jeśli będzie trzeba, to podejmę rękawice, ale no nie ma co wybiegać w przyszłość. Tutaj naprawdę chciałbym sobie trochę odpocząć i później zacząć myśleć nad jakimś tam potencjalnym przeciwnikiem. Czyli jestem tak naprawdę otwarty na każdą propozycję, tylko chciałbym, żeby ona była dla mnie lukratywna. W takim razie najbliższa przyszłość? W gablotę i do domu, czy after party? A jest tu jakiś after party? Jest. Nie, no, ja się pierwszy. Nie ma żadnego after party. A okej, dobra, to nie będę imprezował, nie ma takiej opcji. Nie, wstrzemięźliwie. Gratulujemy, dziękujemy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo.